lata mija od katastrofy rządowego samolotu. A my co miesiąc prowadzimy się w akwiatrze warszawskim. I stajemy w tym skupieniu dzisiaj w wielkopostnym modlitwie, by powierzać Panu Bogu tych wszystkich, którzy od nas tak dawno odeszli. Pamiętam o Panu Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej Lechu Kaczyńskim, o jego małżonce Marii Kaczyńskiej. Powierzamy Panu Bogu świętej pamięci prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i wszystkie ofiary. Stajemy w tym skupieniu wielkopostnym, ale z tą nadzieją w sercu, że Bóg przyjmie ofiary i życie tych wszystkich, którzy oddali swoje życie, bo służyli Polsce, ojczyźnie naszej. Wszystkich z całego serca zapraszam do naszej wspólnej modlitwy. A bardzo serdecznie wszystkich pragnę powitać tu obecnych w akwiaterze warszawskim i tych wszystkich, którzy tak bardzo licznie towarzyszą w sposób duchowy naszym modlitwom i z nami się jednoczą za pośrednictwem mediów katolickich, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Bardzo serdecznie witam wszystkich tych bliskich, którzy stracili swoich bliskich w katastrofie podsmoleńskiej. Witam Was, moi kochani, tutaj zgromadzeni od ponad 2 lat. I zapraszam do naszego wielkiego wołania do Pana Boga o łaskę zbawienia, jak również modlimy się w intencji naszej ojczyzny. Bardzo gorąco witam kapłanów towarzyszących tutaj w tej przyświętej. Pozwólcie, że przywitam jednego z nich, który chyba co miesiąc z nami jest, ale dzisiaj będzie głosił po raz kolejny Słowo Boże ojca Gabriela Bartoszewskiego, kapucyna z Warszawy Zbiorowej. Zawsze, ilekroć Bóg nas zaprasza i zastawia do nas stół Eucharystii, jesteśmy świadomi naszej grzeszności i słabości. Dlatego też z pokorą w sercu przeproszę za brak miłości względem Niego i względem tych, których stawia na drodze naszego życia. Nie zapamiętuję się z Boże. Nie wchłonię gniewem na wiele dni. Nie postępuję z nami według naszych grzechów, ani według naszych na mnie odpłacna. Aby nasi pasterze, naśladując Jezusa,
mieli odwagę stawać po stronie ucieśnionego polskiego narodu, bez względu na utratę ludzkich przywilejów. Ciebie prosimy. Zanieśmy do naszego Ojca modlitwę intencji wszystkich ofiar przedziwnej katastrofy podsmoleńskiej, aby nasi bracia i siostry, którzy oddali życie za wolną i suwerenną Polskę, cieszyli się oglądaniem Bożego oblicza. Abyśmy, wypełniając ich testament, odbudowali Polskę taką, za jaką oddali życie w smoleńskiej mgle. Ciebie prosimy. Panie Jezu, prosimy Cię, przyjmij do Twojego Królestwa tych wszystkich, którzy zginęli w wypadku kolejowym pod Szczekocinami, a ich rodziny pociesz Twoją miłość. Ciebie prosimy. W dniu urodzin otoczmy modlitwą świętej pamięci Czesława Cywińskiego, żołnierza brygady Wileńskiej Armii Krajowej i więźnia sowieckich łatwów zmarłego pod Smoleńskim, aby miłosierny Ojciec wynagrodził mu wieczną radością prawe życia, miłość i wierną służbę ojczyzny aż do śmierci. Ciebie prosimy. Ewidencji żołnierzy wyklętych, żołnierzy niepokornych, żołnierzy niezłomnych, bo umieli kochać Boga i Ojczyznę, bo byli wierni do końca. Dla poległych prosimy o wieczny odpoczynek, a dla tych, którzy przeżyli, prosimy o zdrowie i nadzieję w to, że ich cierpienie i ofiara jest ziarnem, które, aby wydać plon, musiało obumrzeć. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji naszych braci Węgrów, aby pokładali nadzieję w Bogu i z Nim mocni wiarą i jednością konsekwentnie budowali wolność i suwerenność swej ojczyzny, aby nie upadali na dół i nie ugięli się przed przemijającymi władcami tego świata. Niech Bóg błogosławi Węgrom. Ciebie prosimy. Prośmy Pana o przebaczenie za nadużywanie i manipulowanie słowem przez prasę, radio i telewizję, za oszustwa i sianie zła, za politykę śmierci, za dzielenie Polaków i ośmieszanie uczuć religijnych i patriotycznych, za ograniczanie wolności słowa w strachu przed prawdą i sprawiedliwością, za używanie siły przeciwko swemu narodowi, aby sprawiedliwy Bóg, bogaty w miłosierdzie, wysłuchał naszą modlitwę. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, łaskawy i miłosierny Panie, o dar beatyfikacji wielkich Polaków, sług Bożych, Augusta kardynała Glonda i Stefana kardynała Wyszyńskiego, których doczesne szczątki spoczywają w murach tej świątyni. Niech przykład ich życia oraz zawierzenie trudnych spraw Ojczyzny Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski będą dla nas drogowskazem i pomocą. Ciebie prosimy. Miłość Ojczyzny jest miłością wymagającą i żądającą ofiary. Dlatego prośmy Pana, aby poprzez wielkopostną pokutę i modlitwę uczynił nasze serca wrażliwymi na los Polski i
dał przejrzeć oczom Polaków, aby uzdolnił nas do ofiary, wymagania prawdy, abyśmy byli mężni w walce o nasze dziedzictwo i przyszłość dla następnych pokoleń. Ciebie prosimy. Panie Boże, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy z otwartymi sercami i spraw, abyśmy zawsze kroczyli drogą Twoich przykazań przez Chrystusa Pana naszego, a duch miłości braterskiej, zawierzenie i zaufanie Panu Bogu wszystkich spraw, duchu miłości, który uczy nas Chrystus, przekażmy sobie znak pokoju.
Zapraszam. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ale się okazało, że